No i przyszedł ten dzień. Jesteśmy w Rytlu. Wybieramy się dzisiaj na kajaczki. Będziemy sobie pływać na kajaczkach. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie będziemy się wodować. Na razie się rozpakowujemy. 5 kajaczków, 7 osób. Taki skład. Ja się już spakowałem. Zostaw to tak. W tym kajaczku. Reszta się pakuje. Powolućku. Cienkich nie masz? Z mojego kajaka będzie kajak towarowy. O, proszę. Mamy transportowiec. Teraz ty. Słyszałem, że były przygody po drodze. No, tylko jest. Patrzę na Zbyszka, mówię, dobrze, że on tego nie nagrywa. Zaraz będziemy tu leżeć. Tak, szkoda, że nie nagrywa. Nie, nie. Bardziej będziesz się przejmował, tym gorzej. Ten temat, ale... Riko? Jak? Riko. Ale nie! Ja nie chcę! Ale muszę! Nie musisz! To jest ta wredna Ala. Dziękuję! Proszę! No i dopłynąłem do ścierniska i wracamy do kajaczków. Przybiliśmy do baru Mewa. Przepłynęliśmy może z 2 km 3. No nic, czas na obiad. Ale chcę, żebym ją pchnął. I poszła dziewczyna. Kurczę, wszyscy mi uciekli, no. Masakra. Co tu nagrywać? Widoczki. Piotr się zawiesił. Nie, żeby nie uprzedzał mnie. O kurczę, o mały włos Ala by się wyrzuciła. Ja jego.
płyniemy sobie do domu, jest fajnie. Słońce już troszeczkę zaszło. Nie jest tak upalnie jak było. Jest godzina za 16:06, także może do tego. I zobaczam z kursu niestety. Zostaliśmy tylko z Alą na polu bitwy. Lekko nie było. I dopłynęliśmy do Wodziwoda. Tutaj dzisiaj biwak. Ja myślę, że na ognisko będzie opał. No. Namiot już rozstawiony. Reszta sobie rozstawia dopiero. Ale chcę mieć wygody. My już starzy jesteśmy. Wersal. Materacem nadaje temu polu gwiazdek dodatkowo. Ja i jego normalnie wille mają. Przedsionki i tak dalej. Sokoły, omijajcie góry, lasy, dom. Zrobiliśmy sobie kolację. Już się ciemno robi. Deszczyk trochę zaczął padać. Ale nic się powodu. Nowy dzień się zaczyna. Staliśmy. Jest chyba 21, jeśli dobrze liczę, bo straciłem poczucie czasu. Coś mi się pokrzeniło wczoraj. Ale chyba 21, albo 20. Który dzisiaj jest? Gosia, 21? No to jednak 21. No to wstaliśmy. Tak nasze obozowisko wygląda. O. Tak będzie skrupić. Przygotowanie amciu, śniadanka. Nie, ja też celowo nie brałam na razie. I co, tu nie dobre? Ale zachęca do śniadania Niko. W ogóle nic nie jest, nic jest tu. Powolutku się pakujemy. Myślę, że nas jakiś deszczek złapie. Dążyliśmy idealnie. Leje. A my się skryliśmy tu. Ha. Zdążyliśmy się skryć i zaczęło padać. I pioruny strzelają. Teraz to już mamy oberwanie chmury. Powoli wodowanie, słoneczko wyszło, wystartowaliśmy, lecimy. Koleżanka nam się skąpała, Alicja, jestem wieka jaku, ona jest moim. I jeszcze ma pasażer na gapę. Nie, nie, ma siłę fizyczną. Siłę fizyczną sterowną, tak. Niestety nie nagrałem tego wszystkiego. No bo byłem zajęty ratowaniem kajaka i nikt nie nagrał. Teraz dziewczyny są w najcięższym kajaku. We dwie jeszcze mają Nika. Psiaka. Ale nie siedź wosi na głowie. Dupę samoczy, jak ja samoczy dobry. Myślę, że już niedługo. Ciężko jest pomylić tu drogę. Dopływamy właśnie do gołąbka i się rozpadało. Na razie kropi delikatnie. Posiedzieliśmy sobie tutaj, Ala zrobiła ognisko, wysuszyła sobie kurtkę. Tu sobie kupiliśmy kawkę, frytki, zapiekanki
i inne tam cuda. Toalety. Miejsce, gdzie można kajaki zostawić i zejście do brdy. Płyniemy dalej. Jest godzina 15:14. Płyniemy teraz tam. Mamy jeszcze 10 km do przepłynięcia. Trzy rodzaje wody, tak? Na Kaszubach. Na Kaszubach. Jest woda do myci, jest woda do pici, jest woda do myci pici. Kamera zaparowała i w dobrym momencie, bo ukryła. Jak Tomek myje ten tekst?